Na koniec rundy jesiennej zespół Adama Piekarczyka podejmował w hali w Libiążu Nielbę Wągrowiec. Po przegranej na wyjeździe z Olimpem Grodków 20-22 szanowianie musieli dać z siebie wszystko w ostatnim spotkaniu tej rundy rozgrywek i powalczyć o komplet punktów. MTS na spotkanie z Nielbą Wągrowiec wyszedł bez kontuzjowanego rozgrywającego Tomasza Cupisza. Mimo braku jednego z najważniejszych filarów drużyny, podopieczni Adama Piekarczyka od pierwszego gwizdka sędziego prezentowali się nieźle. Rywal z Wągrowca również nie odpuszczał i początek meczu był bardzo dobry w wykonaniu obydwu stron. W ataku gości brylowali Paweł Smoliński i Krzysztof Pawlaczyk, ale MTS miał w swoich szeregach również niezawodnych Marcina Skoczylasa i Kamila Kirsza. Skrzydłowy Chrzanowian wykańczał kontrę, rzucał karny i rozbijał obronę rywali, umożliwiając Marcinowi Skoczylasowi akcję indywidualnej rzuty z drugiej linii. W bramce Cabanów kilkoma dobrymi interwencjami popisał się Konrad Gil, ale bramkarz drużyny przeciwnej Mateusz Napierała również spisywał się dobrze. Przez 25 minut wynik oscylował wokół remisu i żadna z drużyn nie mogła zbudować większej przewagi. Dopiero w końcówce pierwszej połowy gościńcy zmęczeni szybkim tempem meczu zaczęli popełniać więcej błędów. Słabszą postawę rywali szybko i skutecznie wykorzystali Chrzanowianie, którzy dzięki mocnym rzutom świetnie dysponowanego Marcina Skoczylasa zaczęli budować przewagę. W 30 minucie wynik do przerwy na 19-15 ustalił kołowy Maciej Sieczka. Tuż po zmianie stron MTS nie wykorzystał swojej szansy na podwyższenie, ale akcja gości nie zakończyła się bramką dzięki dobrej interwencji Konrada Gila. W drugiej połowie MTS nadal utrzymywał kilkubramkową przewagę, grał spokojnie w ataku i pewnie w obronie. Ofensywa Chrzanowian nadal opierała się na Marcinie Skoczylasie i Kamilu Kirszu. Atakiem Chrzanowian nieźle kierował Michał Bednarczyk, zaś na kole swoje okazje rzutowe wykorzystywał Maciej Sieczka. Mimo dobrej gry MTS-u goście nieco zniwelowali straty i w 50 minucie po indywidualnej akcji Michała Bednarczyka Chrzanowianie prowadzili już tylko dwoma bramkami 26-24. Zespół z Wągrowca nie odpuszczał i było pewne, że końcówka meczu zapowiada się nerwowo. W 59 minucie Kamil Kirsz trafił na 31-29. Chwilę później goście nie wykorzystali swojej szansy i MTS miał okazję na zapewnienie sobie zwycięstwa. Niestety Tomasz Kowal nie zdołał pokonać bramkarza gości i rywale odpowiedzieli na 30-31. Na kilkanaście sekund przed końcem Marcin Skoczylas trafił wprost w bramkarza gości i szczypiorniści Nielby otrzymali swoją szansę na remis. Szczęśliwie dla Chrzanowian piłka po szybkim kontrataku poleciała ponad bramką Konrada Gila i MTS mógł się cieszyć zwycięstwem nad Nielbą Wągrowiec 31-30. Przełamaliśmy w meczu poprzednim, prawda, grając tutaj, no i dzisiaj w dalszym ciągu kontynuujemy tą pasce zwycięstw. Ważne punkty, bo to sąsiad z tabeli. No, przypomnę, że to jest spadkowicz z Ekstraklasy. Wprawdzie tam kilku zawodników odeszło, natomiast no, widać, że potencjał mają duży i warunki fizyczne i rzut z drugiej linii. No, myśmy dzisiaj grali bez Tomka Cupisza, co też no, w pewnym sensie komplikowało sytuację, no, ale cieszę się bardzo. Tą przerwę będziemy mieć no, w miarę spokojną, bo te 10 punktów oczywiście no, nie jest to może rewelacja i rewelacyjne, prawda, osiągnięcie. Natomiast no, myślę, że w drugiej rundzie zawsze gramy ciut lepiej i mam nadzieję, że i mecze u siebie, ale też na wyjazdach będziemy walczyć, zdobywać punkty. W meczu z Nielbą z doskonałej strony pokazał się lider Chrzanowian Marcin Skoczylas, który w tym spotkaniu pokonał bramkarza rywali aż 12 razy. Bardzo się cieszę, że pomogłem zespołowi. Najważniejsze są dwa punkty, które małymi kroczkami próbujemy się utrzymać bez baraży w końcu. Mimo tego, że tam w pierwszej połowie chyba dwa rzuty pod rząd bramkarz mu obronił, no to później się jednak przełamał i był naprawdę no, dzisiaj takim mocnym ogniwem. Później no, nawet przeciwnik go pokrył na każdy swego. Co jeszcze bardziej skomplikowało nam, to nie mieliśmy już, prawda, jakichś atutów z drugiej linii, no ale graliśmy na tyle kombinacyjną piłkę, że po prostu no, udało się odnieść zwycięstwo. Po 13 kolejkach MTS z 10 punktami dorobku zajmuje 10 miejsce w tabeli. Liderem rozgrywek pozostaje Piotr Kowianin. Teraz zespoły pierwszej ligi czeka długa przerwa między rundami. Mam taką nadzieję, że będziemy już w przyszłą rundę grać u siebie i ćwiczyć u siebie, bo no jest to trochę uciążliwe dla nas, prawda, to jeżdżenie po Libiążu i Trzebini. Też mam nadzieję, że w końcu u siebie i w końcu w Chrzanowie. No cóż, mamy troszeczkę przerwy, także mam nadzieję też, że się wszyscy doleczą i przystąpimy w pełnym składzie do następnej rundy. Chrzanowscy szczypiorniści powrócą do ligowej rywalizacji 6 lutego. Wtedy też zmierzą się w nowo wyremontowanej hali w Chrzanowie z Skrzo Ostrowiec Świętokrzyski.